No i dobra, szybki unboxing tego popierdółka. Sama ta rzecz kosztuje na Amazonie 39,95. Potem kurczę, gdzieś tam jeszcze coś, w Obim też kosztuje tyle. Ale mnie chodziło o to, żeby to było to i to. Nie wiem, czy to będzie widać. Żeby było to. Gówno. Ja dobrze, może być. Żeby było to i to. Problem polegał na tym, że oni to mieli w Hornbachu. A Hornbach jest kurde od nas w Wuppertalu najbliższy. Także to daleko by trzeba było jechać. Tam by to szło wyrwać obydwie rzeczy. To i to. Plus akku gratis. 3 amperogodziny za 50 euro. Czy to widać? Widać. Ale daleko. I nie mieli tego na sklepie. Także to by trzeba było zamówić, czekać, cudować i tak dalej, i tak dalej. Gadam, ach, dobra, trudno, pech. Pojechałem do Bauhausu. W Obiku to nie mają tego w ogóle, znaczy się podwójnego, znaczy się chyba. I w Bauhausie zapłaciłem niestety 61,99. 4 euro ta płyta kosztowała. 61,99. Bez tego akusa dodatkowego. Trudno. Jeszcze żeby to w tym Hornbachu mieli, nie? To bym się kurde szarpnął, bym powiedział, a siadnę na Moplik i pojada. Do Wuppertalu jest dość kawałek. Ale jak nie mieli tego na sklepie, to niech spadają. Próbowałem tam kurde w tym jak to się go do... W tym Bauhausie coś tam, wiecie, wynegocjować, ale kurde, nie bardzo się dało. Żeby tam był taki ten hop, co zawsze był, to może by tam z nim się kurde dogodał, ale taka baba tam była. Pierdolę, knigów grubo. Popierdółka. I popierdółka. Jaki to jest model, zaraz wam godą. O, tu jest model. 200 mm motyn. Długość tych nożyc. 100 mm szerokość tego kurde innego popierdółka na 18 właśnie na ten. W tym wydaniu Expert. GE. GC. GE. CG. 18-100. Dobra, trudno, wszystkiego nie można mieć, kurde. Czasem się trzeba ratować jakoś tak, kurde. Mnie zależy na tym, żeby to mieć jak najszybciej. Bo jak wiecie, ja bym to zamówił tam. Potem bym to musiał jechać odebrać. I tak dalej. Okazało się, by się za pół miesiąca, że tego nie ma. I mógłbym dostać delirium. A ja nie lubię dostawać delirium. Wybaczcie mi, muszę się łyczka piwa wziąć. Bo jeszcze w międzyczasie teraz byłem w sklepie, kurde, po sałatka i po różne inne dziędzioły. Także już starczy mi tych jeżdżeń dzisiaj. Kurde, jak oni mnie z tym wkurzają, takie gówno. Dobra. No. Patrzymy na to. Co to za pieroństwo w ogóle jest, kurde. To mnie interesuje, jak to się, kurde, tutaj pakuje. No, wygląda. Dość ostre wygląda. Jakoś tam laserowo wycinane. To jakiś popierdółek taki dali. Tu się na pewno nacisko na dół i to musi iść jakoś kurde podklapnąć czy jakoś tak, a nie, tu się nacisko tak do przodu i jeszcze na dół i teraz dopiero to złaj. Dobra, takie rzeczy.
Będę sprzęgiełko takie plastikowe zrobili, ale jak się w grube asty nie będę pchać, to powinno być dobrze. Kurde, jeszcze pająkowi noga utniemy. No, zmiana idzie dość ładnie. Zobaczymy, czy to w ogóle leci. Aku zapodałem trójka teraz. No może być, nie jest za ciężkie z tym akusem. Zobacz, jaki popierdółek zrobili. No. To tak wejdzie z 8 mm, może 9 do tego popierdółka. Teraz sprawdzimy, no jedna rzecz, bo coś miało być jakieś zabezpieczenie. No nie ma zabezpieczenia, nie powinno być tak, że przy zmianie tego jako zabezpieczenie myśleli może to. Dobra, lecimy to szybko przetestować, bo zaraz będzie padać, a jak padą, to jeszcze chcę, tylko ja potrzebuję ten najpierw, to jeszcze chcę się szybko grilla zrobić, wiecie, o co chodzi. Dobra. Pierwsza sprawa, to muszę te tuje wyharatać, a nie chcę je na okrągło, tak jak bukszpan, tylko chcę je, kurczę, z jednej strony taką piramida z tego zrobię. Może, zobaczymy, jak mi się uda. Ja bym się musiał z drugiej strony stawić, co? Się potem za zielono zrobi, bo tu wiadomo, że na dole nie ma fotosyntezy, nie? Jak światło nie dochodzi. Także ciąć tnie. Dobra, ogarnę to i potem wam pokażę, co z tego wyszło. No i dobra, i wyszedł coś z tego taki alawałek. Tu prosto. Znaczy, tu jeszcze jest za bardzo w ta strona. Ale ja poczekam na dole, niech to sobie urośnie, kurde, to ten. Tyle tego wysiekołem tam, to wszystko, co tam leży. No tu, tak trochę na kwadratowo. Wiecie, o co chodzi, żeby przejście tylko było. I to wysiekołem, to cała roślina. A tu też jeszcze cyrkus, bo tu, kurde, wiecie, gros kapustą. Tu malinka rośnie, no szkoda ją wyharatać. Jak na jesień, może ją wykopia i wpakuje gdzie indziej. Tu też jeszcze malinka, to też jeszcze jest malinka, to wiecie, to lepiej, kurde, nie... Już się zaczepiła, już kurde chce być obcięta. To lepiej tego nie obsiekać. Ale tak ogólnie daje radę i mało prądu żery. Dobra, ta się zostawia na jutro, bo już kurde dzisiaj nie mam ochoty. Gorąco straszliwe dzisiaj.
wiecie czym, to jest części obcinane, tym to potem lepiej rośnie. Ale komu się chciało kable rozwijać, teraz na akumulatorowym to będzie lepiej, nie? Części by nam ochota się zabrać za to. Dobra, założę ten inny popierdółek, zobaczymy jak tamten pójdzie. Bo to pierwszeństwo to niby jest do trawy, nie? Tak oni sobie to wymyśleli, ale... Potem się fajnie robi. Jak gęste są takie, to się fajnie tym robi. Może być. Już tak bokiem. O, widziałeś? Dobra, bo nic z tego nie zostanie. Tego jeszcze może cakna. A jeszcze chciałem sprawdzić, bo mi go dali, że to... Tam niby piszą, że to do trawy jest. Czy ta kamera ta trawa wyłapuje. Mam jakąś trawa. Patrzymy, czy ta trawa tnie. A przy drzewkach i tak dalej to tak. To się będzie nadawać do tego. Nie? Gdzieś coś, kurde, takie małe kawałeczki, coś? To nie wychodzi poza ten brzeg, także tu idzie jechać nawet przy brzegu, nie? Dobra. Lecimy jeszcze tego jednego bukszpana i będę się musiał wziąć za grillowanie.
to jest zapał? Aha, to jest ten bukszpan, to taki patyk z tego. Tak, jest ale ciepło już. Uchlastnąć, bo się... Dobra. Jest ten drugi popierdółek. Jeszcze go przyścierzymy i będzie. Lekko tylko tak. A pająk mieszkał. Seta dostał. Się można ładnie bawić, tylko już nie dzisiaj. Dzisiaj mnie... Naprawdę. Dzisiaj mi się już absolutnie nic nie chce. To jest regularnie robione i tak dalej, co jakiś czas. Tylko to fajnie wychodzi, to jest... Tyki tu. No i trochę wprawy też trzeba nabrać do tego, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobre. Może być. Tu w tych miejscach, jak tak kurde palma jest coś takiego, gdzie nie idzie dość. Żyłką by się ją uszkodziło, nie? Ja tak zawsze robię, wiecie, blisko, ale delikatnie. Te cegły tu tak leżą, bo to miało być projekt z tymi kurde cholernymi rurami tam, co brakuje mi tej części jednej. A teraz już wam powiem, na co ja to kombinował. To miała być taka ta miska, krągło, w środku miała być woda. To miało być zaklapnione i przeciągnięte przez ta palma. A potem dookoła miał być ten taki popierdółek z tych rur. Też miał być pomalowany. Zobaczymy. Dzisiaj patrzyłem, byłem po sklepach, nie ma tej miski takiej okrągłej. Mam coś, znalazłem coś podobnego w sklepie, ale jeszcze nie kupiłem. Może będzie, że kupię i samemu zrobię. Chodzi o to, żeby tu woda była dookoła tej palmy. O to mi najbardziej chodziło. Palma, białe kamienie, woda, a potem dookoła to z tych rur.
i tam, kurde, to tu będzie smarkło teraz. I to z tych rur i tam dookoła miały rosnąć te, jak to się nazywa, różne przyprawy, zioła. Zobaczymy. No, porobiłem po tego i prawie nic aku nie zażarło, patrzcie. Wszystkie trzy kreski są. Ale już, kurde, wiadomo, że to dwa bukszpany tylko były i te dwie tuje. Dobra, jeszcze tu lecimy przy płocie troszkę tak. Przy płocie, bo tu jest, tam jest taka siatka, taki dups założony. Tam muszę od dołu zahaczyć. To się może nawet będzie lepiej robić tą długą na patyki. Będzie fajnie. Nie chcę się tam pakować ze środka, bo się w ten drut wpakuje, wiecie, o co chodzi. No tu rośnie pierwieństwo. Dobra. Dzisiaj lecę tak z grubsza, tylko a potem będziemy widzieć. Się jeszcze poprawi po zamiataniu. To trzeba pozamiatać. Róże też, kurde, idzie ten. Fajnie obsiekać. Pieruny pikate.
Będzie. Dobra, teraz już da grillować, bo już mi się nie chce nic. Trzymajcie się, nara.